Cześć, z tej strony Simple Mode. Ostatnio doszła do mnie ta oto niepozorna przesyłka, która skrywa w sobie najnowsze dzieło EA, Electronic Arts, jak kto woli, a mianowicie Battlefronta 2. Długo na to czekałem, ale samo pudełko jest dość nudne, więc otwórzmy to sobie, żeby zobaczyć, co ten kawałek kartonu w sobie skrywa. Jest nowy Battlefront plus papierki o reklamacji, to nas jak na razie nie interesuje. Zatem Battlefront odpakowany. Pudełko okraszone zdjęciem Aiden Verso, o ile dobrze pamiętam, to była główna bohaterka części fabularnej, którą twórcy postanowili dodać, Darda Maula i Rey. Z tyłu kilka takich obrazków, żeby poczuć ten przedsmak. Pudełko ciekawe. O, i tutaj napisy. Nowy bohater i nieopowiedziana historia. Nie wiem, co autorzy mogą przez to rozumieć. Najbardziej spektakularne pola bitwy Star Wars. Domyślam się, o co chodzi. Starcia w kosmosie na galaktyczną skalę, czyli to, co Beta robiła chyba najlepiej, a mianowicie bitwy statków kosmicznych, to co jest prawie że ikoną bitew w Star Warsach. No i ostatnia rzecz, razem raźniej, czyli tryb kooperacji na zielonym ekranie, to też jest bardzo fajna rzecz dla kanapowców, którzy chcą się z przyjacielem, że tak to ujmę, podzielić rozgrywką. Ale jeszcze oprócz kartonu, który już otworzyłam, mamy folię, też ją sobie otworzę. Zawsze w środku płyt są jakieś dodatkowe rzeczy, sterowanie i różne inne rzeczy, więc to też sobie zobaczymy. Folia też nam już niepotrzebna. No i jest. Tutaj pierwsze, co widzę, to jest reklama jakiejś gry mobilnej Galaxy of the Heroes. To nas raczej nie interesuje. No, plus jakieś informacje. Tego raczej też nie będę czytał, nie chcę was zanudzić. Tak wygląda oto sama płyta Battlefronta, okraszona podpisem, bez żadnych wielkich reklam, postaci itd., itd. To też mnie bardzo cieszy, ponieważ nie lubię dostawać oczopląsu za każdym razem, kiedy zmieniam płytę. Powiem wam tak, płyta płytą, ale rozgrywka rozgrywką. Niedługo sobie zainstaluję, zobaczę co i jak. Mam nadzieję, że twórcy dopięli to na ostatni guzik. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, czołem i będę tak długo gadać.